Nazwa w pewnym sensie jest swego rodzaju stygmatem, seniorów. U nas w Polsce troszeczkę tak się porobiło, że ludzie, którzy pewien wiek kończą, to już tak na dobrą sprawę nie wiadomo, co z nimi zrobić, dlatego że z jednej strony gdzieś ciągną te pieniądze od państwa, państwo tych pieniędzy nie ma, a z drugiej strony nie ma za bardzo pomysłu na to, jak tych ludzi wykorzystać. Gdybyśmy mogli takie spotkanie prowadzić gdzieś w jednym z tych przysłowiowych, dawnych krajów zachodnich, tam nie było problemu. Dlatego, że tam wiadomo, że młodość to jest przede wszystkim witalność, energia, to jest to, co najwspanialsze. No i gdzieś na tym drugim końcu może nie najlepsze określenie, ale powiedzmy z tej drugiej strony jest doświadczenie. I pewnie państwo z własnego doświadczenia z kolei też macie takie wnioski, że jeśli te dwie rzeczy połączy się ze sobą, no to wtedy faktycznie wychodzą rzeczy kapitalne. Także dobrze byłoby, gdyby to słowo seniorzy, czy tam plus 50, plus 60, plus 70, ludzie żyją coraz dłużej, plus 80, plus 90 też by się znaleźli, żeby to nie był żaden stygmat, tylko żeby to była taka swego rodzaju refleksja, z drugiej strony podziękowanie za ich życie, no i przede wszystkim ogromny, wielki kapitał. Pamiętajmy, ludzie, o których w naszym kraju mówi się seniorzy, są ludzie z ogromnym kapitałem. Kapitałem nie wykorzystamy. No to tyle. Słowo takiego wstępu, ale myślę, że co najmniej część zgadza się z takim podejściem, dlatego że jedno, co nam pozostało, to o to, żeby walczyć. Walczyć o te prawa do aktywności. To jest też bardzo ważna sprawa, i że to nie była taka aktywność lukrowana, którą doskonale wpisuje się w przeróżne statystyki, tylko że to była taka naprawdę aktywność, która wnosi coś nowego i coś dobrego do naszego kraju, a wnosić może przez wiele, wiele lat. Dobrze, pierwszy festiwal rozpocznie się, kiedy wystąpi osoba, która, bez której prawdopodobnie tego festiwalu by nie było. Prezes Towarzystwa Ptak, autorów, animatorów, ludzi związanych ze sztuką. Dwa słowa powie i to już tak będzie zdecydowanie bardziej oficjalnie. Pan Krzysztof Odniszczak, zapraszamy. Panie, panowie, wszystkiego najlepszego życzę już na dzień dobry. Jest godzina 15:10. Wielu z nas pamięta doskonały występ. My też będziemy mogli się dzisiaj chyba nie tylko w wyobraźni, ale na żywo zetknąć się z muzyką trochę country, może trochę kowbojską, country z western, zobaczymy jak to będzie. Najważniejsze, że takie nośniki emocji są dwa. Muzyka i poezja. Będziemy dzisiaj mieli to wszystko dobrze opakowane, jako że twórcy, czyli kompozytorzy, autorzy mają już spore doświadczenia życiowe i tymi doświadczeniami chcieli się z nami podzielić, biorąc udział w naszym konkursie po raz pierwszy. Zobaczymy, jak to będzie przebiegało, jako że każda nowa inicjatywa, każdy nowy pomysł czy projekt dopiero po latach, szczególnie po 5 latach, okaże się, czy jest to propozycja trafiona do wybrańców, czyli do osób wrażliwych, czy też do szerszej grona słuchaczy. Jak wspomniałem, piątka tworzy tradycję i po 5. edycji będziemy mogli powiedzieć tak, propozycja autora i kompozytora, pomysłodawcy tego konkursu, Zbigniewa Rota, trafiła na dobry grunt. Okazuje się, że już trafiła, jako że zainteresowanie tym konkursem jest jakie jest. Jest naprawdę wystarczające, żebyśmy się mogli spotkać i powiedzieć, to znaczy ja powiem, pierwszy konkurs autorów i kompozytorów senior uważam za otwarty. No, drodzy państwo, oficjalnie mamy już tą imprezę rozpoczętą, ale tutaj właśnie ten stolik, to miejsce zaszczytne, to jest miejsce, przy którym zasiada jury. 3 osoby będą decydowały o tym, kto wyjdzie z tego pomieszczenia z główną nagrodą, czyli
srebrnym laurem Pegaza, tak nazywa się główna nagroda, a tymi osobami są, dokładnie mam tutaj zapisane, pan profesor Leszek Bajon, pan Aleksander Kawecki i pan Krzysztof Wodniczak. To nie jest to prawda jeszcze jury międzynarodowe, ale międzymiastowe, prawda? To zgadza się, że tak. I to jest bardzo ważna sprawa, to już jest taki początek. No to co już, drodzy Państwo, hymn, który ma być za chwilę zaśpiewany, odśpiewany, odegrany też. Tak, też. Dobrze, żeby sprawa była jasna. No to, drodzy Państwo, jesienna pogoda. Jeszcze nie mamy zimy, więc tutaj wszystko się zgadza. Jesienna pogoda to jest hymn autorstwa pomysłodawcy Zbigniewa Roca. Dobrze. No cóż. Zaczynamy? Zaczynamy. A, jest najważniejsza osoba. No, nie, nie, ja widzisz, tylko się trochę spokojnie. Nie przeszkadzać nikomu. Albo może trochę tutaj. Może się przestawimy właśnie, nie? Na razie. Wielkie dzięki. No i drodzy Państwo, to już pierwsza część, druga część, trzecia część, części oficjalnej. Mamy ją za sobą. No to przystępujemy wobec tego do konkursu, do tej najważniejszej odsłony, tak na dobrą sprawę. Ja myślę, że oklaski pierwszej osobie na pewno pomogą, bo to zawsze jest tak, że lepiej być tym drugim, trzecim, czwartym, ale pierwszym to jest swego rodzaju jednak odwaga. No ale cóż, pierwsze, godło. Bo o godłach tutaj będzie mowa, to są godła, które mają przyjęci ci wszyscy, którzy tutaj dzisiaj będą na tej scenie występowali. Godło Ławeczka, a utwór Nie zamykaj ust. Proszę bardzo. Thank you.
zamykaj mi ust, mój miły. Nie zdążyłam ci jeszcze powiedzieć, że jaskółki dzisiejszego ranka zatańczyły poloneza na niebie. Nie zatrzymuj mnie w swoich ramionach. Nie zdążyłam ci gestem pokazać, jak jaskółka w biel chmury ubrana kreśli skrzydłem na niebie wyznania. Więc bądź dla mnie ptakiem, co nocą szybuje do nieba, bo w chmurach łatwiej jest ukryć zmęczenie, smutek i żal. Więc bądź dla mnie orłem, co w puchu ukoi mój ból. Ptaką jest bliżej do szeptać, co czuję, gdy jaskółki niespokojnym lodem płaczu deszczem są pewnym zwiastunem. Nie zatrzymuj mnie w swoich ramionach. Nie zdążyłam cię gestem uprzedzić, byś na co dzień śledził lot jaskółek, co chcą skrzydłem nakreślić na niebie. Więc bądź do mnie ptakiem, że pierwsze lody mamy przełamane. Pierwsza osoba już wystąpiła. Może jeszcze raz oklaski? To tam jest tak łatwo, bo naprawdę na ten sposób. Kolejny wykonawca czy wykonawczyni, co dopiero zobaczymy, to jest Godło Wajd. I tutaj są dwa utwory. Gdyby nam i Nowa Bossa Nova. Zapraszam. Gdyby nam się udało, na pewno nam się uda. Tylko moje rzeczy przesunąć. Która ta piosenka? Druga. Gdyby nam się udało, oj, byłoby, byłoby, było. A gdyby nam się udało, nieźle by nam się pożyło. Gdyby nam się udało, byłoby lepiej niż jest. Gdyby nam się udało, byłoby klawo i bez. Byłoby, byłoby, było, a po cóż to całe gdybanie. Naprawdę już dzisiaj jest nieźle, uwierzcie panowie i panie. Było, bo zawsze tak może się zdarzyć. A o tym, czy będzie nam lepiej, możemy troszeczkę pomarzyć. Gdyby nam się
zawsze wszystko przed nami. Choć wiemy, nie wszystko się uda. Wszystko może się zdarzyć. Rzadko zdarzają się cuda. Ach, gdybyśmy tak mieli ogromny szmal, hojny gen. Aj, gdybyśmy tak mieli, byłoby fajnie i fest. By byłoby, byłoby, było. Ach, po cóż to całe gdybanie. Naprawdę już dzisiaj jest nieźle. Uwierzcie, panowie i panie. Jest ważne, by gorzej nie było, bo zawsze tak może się zdarzyć. A o tym, czy będzie nam lepiej, możemy troszeczkę pomarzyć. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la. I we snach. Ta
nowa bossa, całkiem nowa. Trzewiczki modne przecież ma, lecz woli bosotę killować, bo bossa nowe sobie ma. Pierwszy utwór to Marzenia o świętach, drugi utwór Wiersz dla mojego anioła, a na zakończenie, bo życie tak przechodzi obok nas. Codziennie, gdy wstaję, przyznaję się wam, że marzę o świętach, choć pracy dość mam. A wszystkie marzenia te biorą się stąd, że ciągle jest jeszcze daleko do świąt. Marzenia o świętach przychodzą jak sen, marzenia o świętach potrzebne jak tlen. Marzenia o świętach na smutki to lek, marzenia o świętach bez wstrętu na wiek. Południe nie będę, południe nie będę przed wami dziś kryć, że raczej do pracy już braknie mi sił. I tylko marzenia wciąż liczą się w grze, bo jak tu nie marzyć, gdy wiem o tym, że marzenia o świętach nie dbają o czas.
Marzenia o świętach niezmienne są w nas. Marzenia o świętach leciutkie jak puch. Marzenia o świętach ulotne jak duch. Wieczór nadchodzi i zbliża się noc, to mocniej odczuwam wciąż marzeń tych moc. I tylko marzenia wciąż liczą się w grze, bo jak tu nie marzyć, gdy wiem o tym, że marzenia o świętach radosne jak śpiew, marzenia o świętach drapieżne jak lew. Marzenia o świętach zdyszane jak bieg, marzenia o świętach bez względu na wiek. Marzenia o świętach niezbędne jak tlen, marzenia o świętach leciutkie jak sen. Marzenia o świętach puszyste jak śnieg, marzenia o świętach bez względu na wiek. Proszę. No, słucham. Zaraz ci powiem. Słońce kończy swój bieg i gwiazdy wschodzą już na niebie. Wtedy odpływam myślą tam, w nadziei, że napotkam ciebie. Aniele Boży, stróżu mój, co strzeżesz duszy mej w ukryciu? Czy możesz dzisiaj wyznać mi, co wiesz o zwykłym ludzkim życiu? Co wiesz o pracy ponad siły? Co wiesz o głodzie i chorobie? Czyś witał jak pierwszy promień słońca bez białych skrzydeł ku ozdobie? A kiedy minie jasny dzień i noc się splecie z gwiezdnym rojem, wtedy wysyłam moją myśl tam, gdzie wędrują myśli twoje. Aniele Boże, stróżu mój, co leczysz duszy mojej rany? Czy możesz dzisiaj wyznać mi, czy byłeś kiedyś zakochany? Czy się kochałeś pod gwiazdami, gdy czas dla ciebie w miejscu stanął? Czyś witał pierwszy promień słońca, co dzień do życia budzi rano? Wtedy przenikam myślą mrok, by znów ją posłać w twoją stronę. Aniele Boże, stróżu mój, anielski dysponent się bojaźni i ukaż mi się chociaż raz, bo chcę się z tobą zaprzyjaźnić.
skrzydła na chwilę schowajcieś. Nie będą ci potrzebne ze mną. Czekam na ciebie tam, gdzie wiesz, bo przecież liczę na wzajemność. Aniele Boży stróż.
bardzo. Kolejna osoba. Tym razem hasło mamy takie bardzo lotne, ptaszek, a utwór to studniówka. Na jamarku staroci, wśród różności bez liku, pewien widok wciąż przyciągał wzrok przechodniów co chwilę. Obok ram, po obrazach, po drapanym kwietniku, stał gramofon Bambino i tuż przy nim winyle. Na okładkach kronika ich dzisiejszych wydarzeń Karol Stanek, Majdaniec, pierwsze damy do Twista. Fotografie jak w sepi, znane ich młode twarze. I po dawnych studniówkach cała lista. Jest taki dzik na zabawę. Tak, jak zaczyna się świat, gdy wchodzi świat bez obawy. W zasięgu masz życia szczyt. Dwa razy nic się nie zdarza. Zakwita raz każdy kwiat, niech lecą dni z kalendarza, a ty tylko chciej radość miej z tamtych lat. Odszedł już do przeszłości dziadka Twista karnawał. Zdjęcia dzieci w tablecie, wnuki też odchowane. Dzisiaj nikt już nie nosi szkolnych tarcz na rękawach, a studniówki jak kiedyś są niezapomniane.